Ja? Tak, to tam jest. Ja nie chcę. Ja nie chcę też rozmawiać o mnie. Po prostu chciałabym też zapytać, na przykład w przyszłym miesiącu są jakieś szczególne plany tutaj na obwodę. No, ale czy te plany są do ujawnienia dzisiaj? Nie są, one jeszcze są precyzowane, więc trudno o nich prosić. Jest Warszawa, są inne miasta w Polsce, jest Rzecz, jest Sopot, jest Gdynia. I jest Sopot szczególnie, bo zawsze przejazd. Wiadomo, że wiadomo, ale jeszcze poza tym nie mamy takich skontrolowanych planów, choć one będą dość obszerne. A ty podjedziesz. Wejdziemy. Póki nam się da, wejdziemy i pamiętamy. Bo to był choć nie wysoki, ale wielki człowiek. Udało się, nie wiem jak ująć, równowarcia Palikowa zrezygnował z tej walki, na szczęście. No bo to są dzieci, oni nie mają świadomości, po co oni tu przychodzą. Oni nie znają historii. Nie znają historii, to jest fakt, ale oni nawet naprawdę nie wiedzą, po co tu przychodzą, bo ja wiem po co. Bo takie na przykład, jak oni tutaj stawiali nam, to jest wielkie słowo i głupie słowo, zarzuty, że modlą się do budynku. Czy ktoś w życiu na świecie modli się do jakiegoś budynku, nawet do figury? Ja się modlę do Pana Boga, który jest dla mnie duchem, a figura to jest tylko taki, ja wiem, materialna rzecz, która stoi i tego Boga symbolizuje. Ale jak wychodzimy tutaj, to takie kpiny sobie robić, że my się modlimy, że berety. Oni tutaj mówili, że nie sprzątacie, ale najprawdopodobniej ale to nie jest problem sprzątania, bo problem sprzątania należy do dozorców budynku. Jeżeli dozorcy budynku w całym państwie, nie tylko w Sopocie, sprzątają psie odchody, bo takie jest ich zadanie, no to parę z nich zgrabić, no to przecież żaden problem. A poza tym przychodzi taki pan, który się zobowiązał, zresztą publicznie, bo państwo słyszeli. Był, dzisiaj go w tej chwili nie ma. Ale on przyjdzie jutro, a jutro przed 8:00, myślę, bo tak się zobowiązał. Więc myślę, że jest... I wytrąciliście jakiś argument? Nie wiem, czy to był jakiś argument. To był śmieszny argument. To dla dzieci, nie dla dorosłych. No popatrzcie, słupków procentowych, nic więcej. No słupki procentowe to tylko takie, wie pani, kiedy jest potrzeba, one są takie, jaka jest potrzeba w danej chwili. O 8:00 jest 47%, o 8:00 jest 30% obie partie, a zaraz za 30 minut czy 40 już Platforma ma 47. Tu to są słupki. To jest zwykła propaganda. Ale ja poparcia Palikota, że oni sobie tutaj przychodzili po no to jest za partia. Nie liczą, ale oni się chcieli liczyć przez takie akcje. Nie, to dzieci nada. My jesteśmy, wie pani, my... To są kluby Gazety Polskiej, ludzie poważni, jak pani widzi, niegniarze. Mają jakąś przeszłość, jakiś przegląd. Mają spojrzenie, mają własne zdanie, czytają wiele, więc mają wiedzę. Ja dzisiaj w sklepie jestem i przechodzę obok pana, który przegląda prasę. Niezdecydowany jest, którą kupić. Złapał się za wyborczą, ja mówię, to panu tam Michnikowczyzna pasuje? Polecam tą, a niżej leżała Gazeta Polska. A on na mnie patrzy i mówi, tak, i teraz nie czytam. Ja wiem, to nie pan sobie kupuje Michnika, albo niemiecką prasę. Ale kim pan jest, to pan pewnie tam nie czyta. Ja mówię, proszę pana, jeżeli pan tej Gazety Polskiej nie przeczyta, to pan myśli, że nie ma tych problemów, one są. Tylko pan jest ubowszy o tą wiedzę. No zaraz idę, zaraz. Wie pani, takie są spojrzenia ludzi, zdawałoby się dorosłych, ale wygodnych, zapatrzonych w TVN, w Polsce, nie mających własnego zdania, własnego kręgosłupa, własnego spojrzenia, bo nie mają wiedzy. Trzeba czytać, czytać i jeszcze raz czytać. A poza tym trzeba mieć łatwo. To jest najważniejsze. Korzystać z dowodu własnego rozwoju. Dziękuję. Mogę prosić o imię? Danuta. Dziękuję. Ja idę.